Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Human Fall Flat. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc jak widzieliście, poprzednia gra nie poszła mi za dobrze. Przespałem się z tym wszystkim, zalogowałem się dzisiaj, żeby zobaczyć, czy będę w tym miejscu, w którym byłem, bo zawsze myślałem, że trzeba skończyć po prostu tam, gdzie się, znaczy, że nie da się, że to się nie, że progres się nie zapisuje, rozumiecie? Że będę musiał zacząć od samego początku mapki. Jednak się okazało, że nie będę musiał się zacząć od samego początku mapki. Przepraszam, ale jest dość rano jak dla mnie i jeszcze troszkę się mylę. No i naprawił się nasz problem z tą skrzynką, więc po prostu... Aha, znowu źle zrobiłem, dobra. Musimy po prostu powtórzyć to, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku. I tym razem nie spaść już ze skrzynką. To wtedy powinno nam odrobinę pomóc. Czy tak wystarczy? Wydaje mi się, że jeszcze troszkę powinniśmy podjechać. Czy już? Czekajcie, jeszcze to przesuńmy troszkę. Teraz już chyba... A, może być. Poczekamy, aż to się uspokoi i zrobimy to raz jeszcze. Wydaje mi się, że tak właśnie trzeba będzie z tą skrzynką przeskoczyć, w jaki sposób przeskoczyliśmy poprzednim razem. No i co? No trzeba to wszystko spróbować, bo inaczej się nigdy tak naprawdę nie dowiemy. Dobra, teraz tutaj muszę wskoczyć. Wespnij się, no. Dobra, jestem. Teraz tak, tu trzeba było... się rozpędzić, ale nie doleciałem, ale to nie szkodzi, nie szkodzi i będzie trzeba od razu za pierwszym razem puścić się właśnie w taki sposób. Pięknie, po prostu pięknie. Dobra, mam, puszczam się i jestem. Pięknie. To naprawdę wyszło mi idealnie. Teraz... O Jezus, teraz będzie jeszcze ciężej, bo to będzie się gibotało. No, wspinaj się. Halo, wspinamy się. Dobra. I teraz, czy mi się uda to znowu tam wskoczyć? Dobra, udało się. Jestem. Spokojnie, teraz Adrian, na spokojnie, cofnij się troszeczkę, wyskocz, puść się, spoko. Mamy skrzynkę. Teraz problem polega na tym, że ja tą lewą ręką muszę się złapać tego, tak jakby, nie? A nie, w sumie co ja gadam? Przecież mogę to po prostu położyć tam. Ej, no ja jestem jakiś nienormalny. No ja nie pomyślałem, muszę przyznać. Wystarczy przecież, że położę tą skrzynkę na to, przewiozę to na drugą stronę, ja przeskoczę sam już. O, na przykład zrobię tak, patrzcie. Teraz powoli, żeby nie spadło. Przewiozę to na drugą stronę. Dobra, teraz złapię się tutaj drabinki. Puść, no, idealnie. Dobra, bo w sumie muszę przyznać, że nie pomyślałem. Ta gra jest logiczna, jak już też mówiłem. Trzeba tu rozwiązywać pewne zagadki, a ja w rozwiązywaniu zagadek nie jestem najlepszy, muszę przyznać, nie jestem najlepszy, chociaż lubię takie gry zagadkowe. No i jesteśmy, idziemy dalej. Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko łatwiej. Tu jest jakaś szyba, tutaj znowu jakieś skoki widzę. Okej, to prawdopodobnie podniesie tutaj podłogę, tak? Dokładnie. To podniesie taki jakby dźwig. Tutaj trzeba skoczyć, aczkolwiek no sam tam nie skoczę. Czy jest tutaj cokolwiek? Aha, tam będę musiał się udać prawdopodobnie. Tu będę musiał się jakoś wejść na to. Wyskoczyć, złapać się tego i wyskoczyć. Tylko najpierw będę musiał to... Wiecie co, nie? Tam widzę belkę jakąś, dobra. A może, patrzcie. Gdybym ja się na przykład jedną ręką złapał tego, a drugą tego. O, tylko coś w tym stylu. To może nie wyjść, to może nie wyjść.
To też na pewno coś może mi pomóc. Aha, co tutaj jest? Nic, co powinno mnie interesować. W jaki sposób i co? Jak mogę to wykorzystać? Aha, może. Patrzcie. Że gdybym położył to. Na to, tak wiecie, tak na górę. Ja już chyba wiem. Może zrobię sobie taką wyskocznię. To dam na dół. To dam na dół, na to, a nie położę raczej tak. Chyba tak nie położę, chociaż mogę spróbować. Czy to zostało przyciaśnięte? Troszkę wyżej, dobra, teraz już, teraz będzie spoczko. Złapię to. Podniosę, pod... Halo! Położę to na tym jednym. I stój. Teraz podniosę to. No złap, co ty robisz w ogóle? No widzicie? Coś w tym stylu. Tylko że ja prawdopodobnie po tym nie wejdę. A nie, jednak wejdę. I teraz tam bym musiał jakoś wskoczyć. Ej, to nie jest zły pomysł. To nie jest naprawdę zły pomysł. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia w taki właśnie sposób. Chociaż pewnie jest tysiąc innych lepszych pomysłów, jak to zrobić, ale spróbujemy w ten sposób. Jest to mój autorski sposób. Każdy ma pewnie inny sposób. Czekajcie, nie, no trzeba jeszcze troszkę podejść. Okej, teraz może być ciężko. Trzeba złapać tu się. O, jedną ręką się złapałem. Teraz jeszcze drugą. Dobra, jest w miarę okej. Jestem. Okej, pięknie. I tu jest drabinka chyba, nie? Nie, nie ma drabinki, dobra. Trzeba się wspinać. Tutaj prawdopodobnie muszę zepchać to na sam dół. A nie. O, okej. Okay. Teraz odblokowałem huśtawkę, a to zepcham na dół. Ej, myślałem, że to rozbije szybę. Kurde. Czekajcie, ja to muszę podnieść. Muszę to złapać, podnieść i uderzyć. O, pięknie. Myślałem, że to nie wyjdzie, ale jednak wyszło. Zabierzmy to szkło. I teraz otwórzmy tą dźwignię, pociągnijmy. Okej, ta dźwignia nie będzie nam już potrzebna, prawdopodobnie nie. Złapmy się tutaj. I musimy w jakiś sposób przelecieć na drugą stronę. Sposób raczej będzie prosty, musimy po prostu się rozbiec, złapać. Rozhuśtać. Jeszcze nie teraz, ale jeszcze raz do tyłu. I teraz się puścimy. O, to jest szkło. I to jest koniec mapki. Jezus, jak dobrze. Bałem się, że tego nie zrobię, ale dzisiaj widzę świeży umysł. Mucha tutaj na mnie siada. Świeży umysł. Podszedłem do tej gry na nowo całkowicie. I się udało. Niestety coś mi się zacięło. O, już jest. I się udało. Tu nowa mapka, jakaś taka mediwa. Więc o tyle fajnie, że wiem, że nie będę musiał przechodzić całych mapek i będę mógł po prostu wrócić do stanu takiego, w którym byłem. Co tutaj trzeba zrobić? Tu jest kłódka. Więc raczej kłódką tego nie rozwiążę. Widzę, że tu jest jakiś kamień, więc prawdopodobnie coś z tym kamieniem będziemy musieli zrobić. Może te drzwi tutaj będzie dało się tym kamieniem rozwalić po prostu. Zobaczymy. No na pewno coś z tym kamieniem będzie trzeba zrobić. Bo taki kamień sam by tutaj sobie nie leżał od tak, o. Tutaj raczej nie, ale tutaj może wbiec z tym. Pum. 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 Może i nie. Kurde, no nie wiem zbytnio. Tutaj na pewno można się jakoś tam wespnąć. Ale to bardziej na ten powinienem kamień się wspinać.
Jestem tutaj i co? No tutaj też nic. Halo! Czy to już będzie za trudny poziom? Już tamten był mega trudny, jak dla mnie. Czekajcie, bo mogę na przykład tym rzucić. Troszkę mi nie wyszło rzucanie, ale mogę jeszcze raz na przykład tym rzucić. Znowu troszkę mi nie wyszło rzucanie, ale mogę na przykład uderzyć. Mogę uderzyć. Uderzyć. No nie, no nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. I o to właśnie chodzi w tych grach, że ja nie wiem po prostu. Ja nie wiem, co mam robić. Tam coś leciało. O, jest. Jest jakieś video. Dawno nie było video. Hit harder, you can do it. Okej, czyli muszę po prostu uderzyć mocniej. Więc stanę sobie tutaj. Łatwo, że tak powiem, łatwo. Teraz wyciągniemy ten zawias, jakby. Jest, udało się. No i widzicie, takie pomoce są czasem potrzebne. Tutaj kolejny poziom. Widzę, że tu mamy jakiś pal, ale prawdopodobnie... Czy ja mogę tędy wyjść po prostu? Czy ja mogę to wyciągnąć? Chyba nie. Mamy tu jakiś pal, tylko nie... Aha, będę musiał go pewnie położyć w taki sposób, żeby po nim przejść. Tak mi się to widzi. Bo doskoczyć tam nie doskoczę, ale na tym palu mógłbym spokojnie raczej przejść, więc spróbujemy zrobić to właśnie w taki sposób, o jakim tutaj wam wspomniałem. Bałem się, że to będzie już koniec serii Human Fall Flat, bo bałem się, że już nie dam rady sobie psychicznie i fizycznie z tamtym poziomem. Jednak okazało się, że nie taki poziom straszny, jakim go malują. Czemu ja idę jak po prostu typowy, topowy pijak? Taki... Pijaczyna Stefan ze Strzegomia, no. Dobra, teraz tak się połóż, ej, puść tą głowę. Teraz zrobimy to w taki sposób i postaramy się z tym obrócić. Okej, teraz, o nie, teraz tutaj pójdziemy w róg. Trochę się odsuniemy i pójdziemy tak. Dobra, brzmi jak jakiś tam plan. Teraz złapiemy tutaj. Dobra, leży ładnie, teraz wystarczy to popchać. Chociaż może nie, bo wtedy będzie taka przeciwwaga, nie? Teraz jak po prostu na to wejdziemy... O nie, to tak raczej nie zadziała. Halo? Dobra, spróbujemy jeszcze raz, znowu ta mucha, spróbujemy raz jeszcze tego patentu z... tego patentu z tyczką. Muszę najpierw wyprostować tego kija. A to wcale nie jest takie proste. No, spadnij tam na dół, dobra. O, i teraz, patrzcie. Ja bym to musiał tak złapać za sam czubek. Okej, i teraz patrzcie. No nie, no nie wyszło to. Nie wyszło to zbyt dobrze. No i ja już sam nie wiem, co mam zrobić. Szczerze, nie mam, kurde, pojęcia. I znowu pojawił się taki problem, z którym ja nie mogę sobie poradzić. No bez wątpienia muszę tam jakoś wskoczyć. Czy ja na przykład mogę się od tego odbić podczas skoku? Serio? To było takie proste. Znaczy, to nie było proste. Ale udało się. Zapiszcie mnie tutaj, proszę. Zapisz się, gro. Gro, zapisz się. Nie wiem, gdzie powinienem iść. Prawdopodobnie do katapulty. Czy będę katapultą? O, zapisałeś. Dobra, wiecie co, zatrzymajmy się właśnie w tym miejscu. Zrobiliśmy dzisiaj kilka mapek, znaczy kilka zagadek. W sumie to ile? 3 czy tam 4? Sam już nie wiem. Ale zachowajmy te odcinki 20, mniej więcej 20, 15-20 minutowe. Ja tak lubię robić odcinki, wy lubicie takie oglądać. I tyle. W następnym odcinku kontynuujemy. Już dużo lepiej się czuję w tej grze. Oczywiście jest dużo trudniej niż było, ale udaje mi się na razie, więc super. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.